Siema, słuchajcie, dzisiaj piątek, zapasy, drille, grappling Kraków, wjeżdżamy mocno. No i pokażemy wam, coś tam, nie? Pokażę. Nagrywamy se, biegamy se, wiesz, trudniej. Tu trzeba otworzyć tego, wrota, żeby było przepiernie, jak Polska, Tajlandia. Przeblokuje taki ten, który trąbił. A zaraz go rozdupcę, to on. Że to odważny przyszedł. Najnowsza wersja Salim Tuareg. Na razie program. Nasze kamery przyglądały się temu drapieżnikowi przez wiele godzin. I gdy już myśleliśmy, że rozumiemy jego skomplikowane rytuały i zachowania, zawsze nas zaskakiwał. Będę musiał wykończyć tą małpę kiedyś. Nie możecie wierzyć w to, co widzicie w tym szkiełku, bo na przykład Julian przez cały trening się opiera, ale jak kamera podchodzi albo trener z telefonem, żeby nagrać coś, to jest 250% Juliana. Patrz, gajazda. Panie, oderwałem skórę i to tak twardo jak paznokieć. Są jaja, lepiej tego nie puszczaj, bo... Ej, chodź tutaj, małpa, popatrz. Ale zobaczysz tylko, debilu. Patrz, oderwałem skórę, nie? No. Jest tak, to nie jest paznokieć? Zobacz. Nie, to jest taka skóra zaschnięta, ale nie chcę go dotykać. Dotknij se. Właśnie nie chcę. Dotknij, jest tak twarde jak paznokieć. Skusi mnie, ale nie chcę tego dotykać. Zobacz. Zjawisko, człowieku, a nie. Skóry nie dotykałeś. Hajki kanaryja. Rzeczywiście, twarde. No. Debil. Kolano na przykład może być łokieć. Albo nabieram nogę, cofa, kolano, łokieć. Łokieć staje siły, tak? Mieszamy sobie. Zignorował mnie, ale chyba chodzi w staje siły. Wolisz tu? Ja nie chciał. Ja nie wiedział. Ile jeszcze sesji zostało? Kurczę, wiesz co, mieliśmy sobie skończyć przed walką. Dzisiaj. Ale niestety za dużo to schodzi czasu, trochę mnie to męczy. Wiesz, potem jestem po prostu wyjęty z treningu, więc skończymy to po walce, no nie? Myślałem, że wiesz, że zrobi mi do końca tutaj to czarne, zostanie tylko do kolorowania, no ale niestety nie zdążyliśmy. Pokaż, co Julian zrzucił, żeby koledzy nie odkryli. Podejrzewam, że to Julian. Nie wąchałem, no ale po koledze to tak głupio. Chyba każdy fighter takie rzeczy ma, no nie? A następną sobotę co robisz? Następną sobotę? No. Nie wiem, może grilluję? A czemu nie trenujesz z nami? Film? Szkoda gadać. Szkoda gadać. Jest tak, partner chodzi, kopie sobie lola. Ja mam tak, albo sobie go przyjąć. Jak już nie zdążyłem, to już przyjmuję. Czyli przyjmuję sobie, albo kopię. Odchodzę, albo kopię, blokuję. Mogę tam zadać kontrę, co nie? Albo jak jeszcze kopię, mogę wejść od razu z kontrą, co nie? I oprócz tego jeszcze mogę wyłapać, obalić albo... Nie robimy tego tak. Dobra? Nie, no ja biję lewe prosty i ty masz sobie schodzić, kontrować, chodzić pod czasy. Dla utrudnienia teraz czasem zwrócić nogę, czyli na przykład biję sobie lewy, mogę być lewy, a przed lewy i popnięcie. Może przekopię. Co powiedział, kurwa, do mnie? Co zrobisz? Przekopię go. Odpalił. Zgoda? Remis. Remis. O czym on mówi? Taka sztuka, że po prostu on sobie bije. Zostawiam. A co chodzi z tym przywołaniem na czoło? To tak się robi? No chyba, żeby połamać przeciwnikowi rękę. Ogólnie nie mam ani pulsometru, ani zegarka, ale czasem pojawiają się dziwne powiadomienia u moich kolegów w nocy. Budzę się na przykład, dostaję powiadomienie trzecia, a tam 900 kalorii spalonych już. Wiesz, trzecia rano, nie? Podejrzewam, że... Ho, złapałem pyk. Nie bacz się, partner sobie uderza luźno, żeby nie było, że... Nie, czarne spodenki. Jak słuchacie, to jest mocno, dobra. Na siłę. To smrodzić Parnasa. Nie wiem, o co mu chodzi za bardzo. Jeszcze nie. Założę, że to słuchacie, ja chyba muzyki słucha teraz, szpaka. Zabramy mi, jestem. Już. Sorry, ku. Do domu wrócimy. Rozpuścicie, bo jest piąte, łatwo oglądanie. Kto? Ty. Co? Powiem tak, bo tak wyglądają, wychodzę do walki, to mówię sobie, że większego wpierdzielu niż od Robercika to nigdy nie dostanę. I jakoś nie dostaję. W salach uważaj. Ty nie musisz robić kondycji, bo ty kończysz walki w pierwszych rundach.
Zgadza się, zgadza się. Wiadomo, Patryk będzie mocnym przeciwnikiem, ale wiesz jak jest, nie? Poniedziałek 3 minuty walki z cieniem. Tak. Wtorek 5 minut skakanki. Tak, w środę 2 też sparingi. W czwartek jutro lekka siłeczka. 2 razy biceps, jeden raz, drugi raz oczywiście. No i piąteczek, tak jak widzicie, dzisiaj jakieś takie leciutkie rundki zrobię, ciekiem to wszystko. Nie ma co się przetrenowywać do walki, no nie? Przecież to nie jest walka o mistrzostwo świata. Koniec! Julian myśli, że jestem w ciemię bity. A to on był dzisiaj bity i płakał. Nie, to tak nie było, to jest bullshit. Może sobie poradzić bez sprzętu? Wiesz to. Ma farta. Ale fuck! Fuck! Czampa! Zobacz. No i tak, ja, dlatego ja jestem w KSW, a on nigdzie nie jest. Tutaj jest obóz sportowy. Wait a minute, who are you? Tuszarka, że tak powiem, balkonowa. Rękawice z KSW, sąsiedzi obok i smród. Czujesz to? No, niestety. Dobra, nagrasz mi tu izotonik, jak se wlewam. Najlepszy izotonik od Sixpacka. Hehe, zapomniałem, że trzeba otworzyć. Niebanalny zapach. Zobacz sobie. No kozak. I zalewamy elegancko, a jeszcze dorzucę trochę. I delikatnie mieszamy. Nie mogę się doczekać. Też byś taki chciał? To se kup. Ja ci mojego nie oddam. Ojej, ale są z***ane. Śpicie razem? Nie. Ty, a nie ogrywasz tamtego chyba. Co tam było? Ciuchy. Jak to wyjdzie? To wyjdzie, że tam jak są to ciuchy. Wyjdzie, że jestem bałaganiarz, albo po prostu nie mam siły po treningu składać tego. No to jest usporingi. Na 19 są? Nie. Na 19 są? No. Nie, powiedz, której. Na 19. Poważnie? A Kamilek se pójdzie spać na 17 tarczę i kur... High life. Ja nie wierzę, że taki cymbał został gwiazdą KSW i mistrzem KSW, przepraszam. Popatrzcie na niego. Bo nawet nie pamięta jak się nazywa, musi cały czas koszulki ze swoim nazwiskiem. Ja nie wierzę, że tak... Nie ja... Musisz się pominać w lustrze, ja jak się nazywa. Ja nie wierzę, że Kamil się do KSW dochodzi. No, to uwierz. Tyle ci powiem. Miść KSW. Dobra, za drzwi gadzie. Już. Za drzwi gadzie. Miść KSW. Powtarzam, miść KSW. Cymbał nie miść. Robimy prank na szkaradzie. Że on idzie spać, a ja go budzę. No tak serio, to no, tak na żarty po prostu. Pewnie ogląda TikToki, więc pokażę mu, że trzeba walczyć z uzależnieniem. Czyli jak idzie spać, to idzie spać, a nie żadne TikToki. Do spania, kurwa! Nie TikToki! Już! No, wypierd... No ja znowu on. Ten to jest cały czas. Ten klub już go ma dość. Przyszedłem tutaj, bo podobno Robert Ruchała trenuje i chciałem kilka myczków poznać. No i jeszcze to jest taki gąsior. Ja pamiętam ogólnie Igora Czernika jeszcze bez tatuażów. A teraz chłop jest cały podziarany i go nie poznaje. Wtedy był sportowcem, odkąd ma tatuaż. Nie róbcie tatuaży. Nie róbcie tatuaży. Ty Robert, to twój koniec. To już koniec, zrobiłeś tatuaż. Ale widziałem taki komentarz, że jak ci co mają tatuaże, to są słabi. Ostatnio kręciliśmy u mnie na Grafie Kraków, na sali. Jeszcze miałem włosy, teraz byłem fryzjera, nie nagraliśmy tego, no ale mi obciął. No i dzisiaj mam tarczę z trenerem Radkiem. Też tam popykamy. Ale gość jest świeży. Widać, że ma zaplanowane nagrywki, bo jest taki świeży, taki gładki. Akurat wysłałem mu na Messengerze, jak się obcinam. Nowe koszuleczki dotarły właśnie do kibicowania na KSW 75 specjalnie. Nie, 75, 85. Zrobiłem specjalnie koszuleczki do kibicowania, także tutaj jakby co, to można kupować u mnie na sklepie. No i nic, no, przygotowuję się, nie? Na 100% będę gotowy. 19 sierpień. Zapraszam wszystkich do Nowego Sącza, do mojego miasta. Everything that kills me makes me feel alive. Wracając do fryzury Roberta, jeżeli chcecie tutorial gdzieś zrobić, jak się obciąć na Roberta. Tak, to ja wam od razu powiem. Trójka na górze, cieniowanie tutaj i zero boki, nie? Igor się śmieje, bo tak samo robi. Dobra, nie przeszkadzaj mu, bo Igor się przygotowuje do zawodów kulturystycznych. Zaraz przejmę tego vloga. I tyle będzie. Ty robisz jakiś trening z widzem. Trening z widzem? Powiem po walce dopiero. Ale zrobimy coś takiego. Daj palca. Nie przestawiłem, ale to jest mój trener od Sójki, Radosław Pieszkiewicz. Mój wujek. Dzień dobry. No i działamy cały czas, żeby wygrywać. Rozwijamy się. Podwójne uzbrojenie? Tak, podwójne uzbrojenie. Musi być, bo tarcza jest... Stara, jak trener. Nie, stara, ale chodzi bardziej o to, żeby te wszystkie uderzenia amortyzować. Bo to, jak zobaczycie zaraz, to jest tarcza bojowa. Pakujemy Roberta, zaraz będzie kurier. I skręcił was je tak ciasno,
Przynajmniej raz mogę być poważny w moim życiu. Grałeś kiedyś w Quidditcha? Ja jestem tuczkiem. Było mocno, zrobiliśmy 25 minut tarć w bardzo szybkim tempie. Jeśli chodzi o odcinki, no to nie robię ich teraz często, ponieważ wiadomo, jest walka, więc skupiam się w 100% na tym. Musicie mi wybaczyć. A teraz chcę się skupić w 100% na treningach, wyjazdach, trzymaniu diety, wbijaniu wagi i co? Cioramy, nie?